Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Dzisiaj się zajmiemy takim dosyć istotnym zagadnieniem. Tu się z Wami muszę podzielić pewnymi spostrzeżeniami, które na sobie zauważyłem. To mianowicie dotyczy spadku kondycji. Już tak można to nazwać. Spadek kondycji. No i teraz, skoro tam odczuwamy ten spadek kondycji, wypadałoby jakoś go nadrabiać i jakoś go eliminować. Na przykład w pierwszym kolejności objawem to jest to, że po prostu wolniej poruszamy ręką, a nawet nie do końca samo tempo grania. Chodzi też bardziej o to, że jeśli sobie troszeczkę odpuścimy granie, czy zrobimy trochę sobie przerwy, to później, jeśli chcemy szybciej to grać, szybciej grać jakby w takim tempie jak wcześniej, to czuć, że mięśnie się za bardzo nam napinają. Czuć na przykład, ja na przykład czuję tutaj, czy tutaj w tym miejscu, albo trzymam za sztywno rękę i to po prostu sprawia, że no nie mogę grać szybciej, bo mi po prostu się blokują mięśnie, że tak to mogę to wytłumaczyć, jakoś się te mięśnie blokują i nie pozwalają mi szybciej grać. I tutaj mam takie też ćwiczenie dla Was do pokazania. Na razie to byłoby takie pierwsze ćwiczenie. Bardzo, bardzo istotne pod jednym głównym względem. Pod względem takim, że nie zastanawiamy się, jakie gramy dźwięki. Nie myślimy, jaka to jest skala. Myślimy tylko o tym, żeby poruszać się według konkretnego schematu i według konkretnego jakby, no, konkretnymi palcami gramy. To według mnie jest jedno z najbardziej, z najważniejszych ćwiczeń, jeśli chodzi o gitarę, o nabieranie szybkości, bo to już nawet nie chodzi o wyszukiwanie jakiejś melodyjności w tym, co gramy, tylko chodzi o szybkość, prawda? Jeśli sobie wyuczymy się w graniu bardzo szybko, to później wystarczy to dostosować do już konkretnej skali. Wiadomo, trzeba wtedy będzie się przenieść, przetransponować, jakby można powiedzieć, odległości, bo one są zależne od konkretnych dźwięków. Dobra. To ćwiczenie, o które mi chodzi, to jest takie. Dam sobie na razie clean. Zajmiemy się dwoma palcami, tymi, pierwszym i drugim. To ćwiczenie jest na pewno przez Was znane. Byłoby coś takiego. Czyli gramy pierwszym, drugim palcem na pierwszym, drugim progu. Jakby nie cofając się. Po prostu jedna struna, gramy po prostu po kolei. Pierwszy, drugi, pierwszy, drugi. Tu mamy na razie tylko pierwszy próg. Później przesuwamy się, jak schodzimy do tego. Ważne jest bardzo to, żeby tak, zaczynać od konkretnego miejsca na gryfie. No można od pierwszego, można od tutaj ostatniego, ale jednak chodzi o to, żeby się przesuwać stopniowo po prostu, żeby jakby cały gryf sobie ograć po kolei. To nie chodzi o to, jak niektórzy uczniowie właśnie grają. No ćwiczyłem, robiłem ćwiczenie na palce, raz, dwa, trzy, cztery, no to ja mówię, zagraj jak ćwiczyłeś. No to robiłem. No i to tak wygląda, tak chaos, to tutaj troszkę, tu troszkę, tu jakieś palcami, to jest troszkę też takie głupawe, bo to jest, znaczy nie obrażając oczywiście uczniów, troszeczkę takie no nieuzasadnione, no nie wiem, po co tutaj, tu trochę gram, tu trochę gram, no najlepiej, żeby ograć całe, żeby te palce wyćwiczyć, a nie tylko, żeby sobie zrobić parę na dwóch najgrubszych strunach sobie zagram i koniec ćwiczenia. Wiem, że to jest czasochłonne i niekoniecznie interesujące nasz umysł muzyczny, jednak jest bardzo ważne, jeśli chodzi o umiejętności, nabywanie umiejętności szybkiego grania. To ćwiczenie, co tutaj pokazuję, 1-2,
jest o tyle jeszcze dosyć, o tyle ważne, że tutaj mamy, nie wiem jak to wytłumaczyć, szybko zmieniamy struny. Widzicie, to tak brzmi troszkę tak śmiesznie. Jednak to jest bardzo ważne, żeby grać równo i grać właśnie po te dwa, dokładnie po te dwa dźwięki i schodzić. Ważne jeszcze jest to, że jak czujecie, że zaczyna was coś tutaj w mięśniach tętegować, to spróbować zrobić tak, że podczas grania myśleć o tym, żeby nie napinać rąk. To jest takie dosyć wymagające, można powiedzieć, ćwiczenie. Jakby mówienie mięśniom, żeby się nie spinały. No, to może być troszeczkę śmieszne, ja to rozumiem, ale chodzi o to, żeby po prostu spróbować je rozluźniać podczas grania. Jeśli no, tam nie dają rady, to wiadomo, sobie zrobić chwilę przerwy, trochę pomasować te ręce i zacząć z powrotem grać. No, jeśli oczywiście was mięśnie nie bolą, no to i tak te ćwiczenia są ważne do robienia, do grania. Jednak na pewno może tak być, większość z was pewnie i tak, powiedzmy, zaczyna grać, czy tam już gra chwilę i dopiero się wprawia, więc ważne jest to, żeby mówić mięśniom, jak mają działać, żeby się nie spinać, żeby nie robić jakichś takich napięć specjalnych, bo wtedy to nas strasznie blokuje, strasznie wtedy spowalnia, no i denerwuje, irytuje to okropniaście. No teraz wam spróbuję to pograć chwilę, pokażę wam dwie wersje tego ćwiczenia. Bo jedno mamy takie, gramy po kolei, nie cofamy się. Oczywiście przy przejściu najcieńszą strunę nie robimy pauzy. Nie robimy tak, że kończymy. Bo tu jest, musimy unikać pauz. To ma być jeden ciąg dźwięków grany non-stop, nieprzerwanie. Wiem, że to troszkę wam się może mylić, jak wy sami to gracie, bo to jest dosyć trudne, mimo że melodycznie nie jest jakoś skomplikowane, to technicznie troszeczkę jest. Czyli pierwsze ćwiczenie to było właśnie to, co pokazuję. Jeszcze raz to pokażę. Czyli przechodzę sobie po kolei. Drugie ćwiczenie byłoby takie, że mamy... gramy tak. Jedno ćwiczenie to jest właśnie to, co wam pokazuję, a drugie to byłoby właśnie to, że się cofamy. Jeszcze raz pokażę. Czyli gram na trzech strunach, gram to, co jakby było wcześniej, czyli 1, 2, 1, 2, 1, 2. Cofam się o jedną grubszą. Gram 3. Cofam się o jedną do góry. Cofam się jedną do góry. Widzicie, to jest taki specyficzny, można powiedzieć, przebieg, czy tam progresja tych dźwięków poszczególnych. Dosyć specyficzny schemat, który oczywiście będzie też używany już w normalnych skalach. Tutaj używamy to, żeby nabierać prędkości po prostu. Czyli tutaj w tej lekcji widzicie, poznajecie, znaczy według mnie taki podział na nabieranie szybkości i nabieranie wprawy w graniu melodyjnym. To są jakby dwie osobne rzeczy, oczywiście, które trzeba też połączyć, bo oczywiście nie będziemy grać w kółko 1, 2, 1, 2, 1, 2 jak idioci, tylko musimy to później, jakby to nazwać, zaimplementować do grania już melodyjnego. Jednak żeby nabrać szybkości, wypadałoby na czymś się wprawiać. Ja to nazywam też izolacja ćwiczeń, że po prostu izolujemy się i robimy jedną ważną, konkretną rzecz, jedno ćwiczenie, jedną zagrywkę, czy tam jak to tam nazwać, w której się wprawiamy. Teraz, żeby sobie to urozmaicić, to oczywiście
możemy grać to na przysterze, oczywiście, żeby się nie metale nie obraziły, jednak żeby metale miały też co do roboty, to byłoby na przykład coś takiego. Cholera? Shit. No widzicie, jednak no, chodzi o to właśnie, żeby nabierać tej prędkości. Oczywiście jeśli się mylimy, to można zwolnić albo tam coś zrobić. Na przysterze oczywiście mamy dwa sposoby grania na dźwiękach puszczonych, nietłumionych. Albo tłumiony. Zmęczenie materiału. Właśnie, podczas grania, żeby sobie też mówić mięśniom, żeby się nie spinaj się! Teraz to drugie ćwiczenie. Sobie gramy tam do końca. Oczywiście dużo razy się też tutaj mylę. Także was też to czeka. Oczywiście można sobie spróbować od wolnego tempa. Zaciąłem. Czasem właśnie robi się coś takiego, że z racji tego, że zmieniamy szybko struny, czasem robi się tak, że po prostu zaczynamy się jakby plątać w to, zaplątywać w ten przebieg dźwięków. Może to też jest spowodowane tym, że gramy właśnie non-stop to samo. Jakby zapętlamy mózg na robieniu jednej czynności i po pewnym czasie po prostu jakby, nie wiem czy to zauważyliście, coś takiego. Jak się robi w kółko jedną rzecz, to później po jakimś czasie zaczyna się szybko czy częściej mylić. Na przykład graliśmy, załóżmy, jakiś cover, powtarzaliśmy na próbie. Tak jak go graliśmy już piąty raz, to już ja nie wiedziałem, co się dzieje. I nie wiedziałem, co gram właściwie. Takie, jakby można powiedzieć, zawieszenie mózgu. Tak to mogę, powiedzmy, to ująć. I mi się to zaczyna też to robić, bo przed kręceniem filmiku to grałem jakieś 15 minut właśnie te ćwiczenia. No, myślę, że to da wam troszeczkę do myślenia, może ewentualnie jakiś... Możecie nawet też zrobić odpowiedzi wideo do tego filmiku z waszymi poczynaniami, jak to wychodzi. Wiem, że to nie jest może specjalnie czymś panować, jednak każdy może spróbować pokazać, jak zapierdziela. No, myślę, że coś to da wam do zadziałania. Papatki!